No jest, pierwszy cel dzisiaj. Tak jakby jakiś brązik. Ornamencik delikatny. Nie wiemy na razie, co to jest. Czy trzeba czegoś więcej do szczęścia? Owieczki. Piękne pola. No, zainteresowały się mną wyraźnie. Póki co dużo machania, mało kopania. Mamy dwa pola. Te tutaj z krótką trawą, po środku potoczek, tam gdzie stoją te krowy, i drugie pole z długą trawą. Monetka. Dobrej to. Z doświadczenia wiem, że tego jegomościa można filmować. A wiem, że ma też fajne fanty. Bo już mi jaskółki i kukułki inne doniosły o tym. Także zaraz go poproszę, żeby coś pokazał. Pokazać czasami. Dobra, co tu mamy? Sakwy pełne. Już wiem, co tam jest. Podobno są jakieś pismo runiczne jest tam. O, gdzie to jest? Pierwsze to będzie. O, proszę, jaka brosza. Też jest już wybite. Słuchaj. Tak. A wiem, że to z dobrej głębokości wyszło. Bardzo dobry. Na półtora szpadla. Czyli już wiemy, co za maszyna? Ruska maszyna. A to jeszcze głębiej. Stirrup mount. Tak. Saxon. Prawdopodobnie Anglo-Saxon Stirrup Strap Mount. Czyli to u jeźdźca było jako taka ozdoba, można powiedzieć. Ozdoba, tu gdzie nogi wkładasz. Tak. Z boku ozdoba jest. Tak. To wisiało zapięte na skórze. Pięknie. Czekaj, co to jest? Taki lew. Lew sięgający po coś. Pięknie. Tu był przyczepiony, tam gdzie są te dziury. Zajebisty. Zajebisty strzalik. No, ja pewno też bym to wykrył, bo cel duży. Ale póki co to nie u mnie jest, tylko u kolegi. Dzięki. Nie ma sprawy. Tak, rozmawiamy tu o zmianie prawa. A tutaj jest sygnał głęboki. Co tam jest? Ale piszczy, ale piszczy. Wiemy już, że te fanty są tutaj głęboko. Kolega Sławek powiedział, że te jego znakomite fanty wyszły spod tych kamieni gdzieś tam. Także czekamy tu z niecierpliwością. Kurwa, kamienie tu są wszędzie. Kamienie. Dawaj. Wiecie, ja muszę niczym reporter gadać trochę, nie? Patrz, kurwa, jest coś, kawałek dzwonka. No. Kurwa, ale zobacz. Kurwa, czy jest dzwonka. Stary, no, to jest kurwa. No. Tak, taka głęboko. No. I Deus dał radę, wiecie? Dał radę. I to nie był stary taki zły sygnał. No. Widzisz, ta radę, nie? Spokojnie do ustań, tylko trzeba po prostu wolniej chodzić. Tak. Tak, bo przez moment zwątpiliśmy, czy te ruskie maszyny po prostu nie są zbyt dobre. Nie porzucić sprzętów naszych, ale nie, idziemy dalej. O, chyba jakiś marynarz tu był na przepustce. Bo guziczek jest z kotwicą. Jak na złość swój pinpointer w pudełko wsadziłem, którego zapomniałem po prostu. No i dzisiaj się trochę męczę. Chyba tam jest. Chyba tam coś jest. No tutaj. Bardzo głęboko. Na pinpointerze mam miarkę, dlatego ciężko mi powiedzieć, ile to jest centymetrów, ale 25 to na pewno. Zaraz to wygrzebię. Zobaczymy, co to jest. A no niestety, chyba łyżka. No i co ja mam z tym zrobić? Dziura, jak się patrzy. Cień sygnału. No nie, no sygnał był w miarę dobry. Ale jest już bardzo głęboko. Kamiory są pod spodem, łapy bolą. Nie mam pinpointera. No i namierzanie wskazuje środek tej dziury, więc kopię. No ale widzę, że tam też głęboko idzie. Ręka po łokieć w dziurze. Także kurczę, nie tylko ja tu się męczę, widzę. Tam Sławek zamiata ruską maszyną.
poczekam, może ktoś pożyczy pinpointera, a fantami się podzielę jakby co. Pożyczyłem pinpointera od Michała. No niestety, pewien błąd w namierzaniu nastąpił. Guzik był w ściance tutaj. Jakoś głęboko, nie? Ale mimo wszystko za głęboko kopałem i troszeczkę nie w centrum. Cóż, na błędach człowiek się uczy. Nie zapominaj pinpointera, szczególnie jak kopiesz na pastwisku. Tutaj taka klamereczka mi wyszła. Niby nic wielkiego, ale te fanty, które wychodzą ciekawe, układają się liniowo, można powiedzieć. A tutaj zapewne biegła ścieżka do tego brodu tam przez strumyk, bo tam u góry jest kościół. Tam u góry, o, tam gdzieś u góry jest. Podobno kościół, tak mi powiedziano tutaj. A i te fanty tutaj wychodzą w tym rejonie jakby częściej i są ciekawsze. Próbuję te drugie pole, te pierwsze właściwie, przez które przyszliśmy na początku. Nikt się nim zainteresował za bardzo i chyba słusznie, dlatego że tam jest potok w tych drzewkach małych. Tutaj przez te pole poprowadzone są rowy melioracyjne i tam zdaje się w tych drzewach na krawędzi też płynie potok, więc to jest teren raczej typowo zalewowy. Także chyba trzeba będzie wrócić na tamte pole z krótką trawą i dalej je katować. Jest już katowane długo, parę godzin przez nas. No jest, jest. Pamiętacie tą dziurę, gdzie łokieć, znaczy gdzie ręka poszła po łokieć? Tu kolega wykopał. YouTube movie. Złoto Celtów. That's Raptus again. No. Yeah. Raptus. Well, come on, find another one. Homo Raptus wykopał. Dzięki. Beyond my lap, Zef, yeah? Sorry. Yeah. Only Russian machines, yeah, no, getting this. Actually, it was found by Deus. Found it, Deus. Deus. Yes. What? See something? Iron. I think it's iron, isn't it? Is it? That's a good sign. Charcoal. Yeah. Oh. Yeah. See? There's a good machine. Obviously we've been out of some stages. Yeah. Dzwonek od roweru. That's the other part of that, isn't it? Where is the cyclist? Maybe he's still there. Yeah. Jesus Christ. Yeah. In fact, I put that there to fool us. Teraz szukamy tego, co pedałował tym rowerem. No, my przed chwilą części z roweru wykopaliśmy z dużej głębokości, a tam kolej znalazł w krzakach cały rower, zdaje się. No, fantonośne tereny to są. Tam daleko, chciałoby się powiedzieć na horyzoncie, ale nie aż tak daleko, jest inne pole, chyba ściernisko i chodzą inni poszukiwacze z innego klubu, właściwie to nie klub, grupa ludzi zapłaciła farmerowi jakąś składkę roczną i mają dostęp do pól. Nie wiem, czy to jest ta sama farma i ten sam farmer, po którego polach my dzisiaj chodzimy, ale w każdym razie są takie rozwiązania. Czyli są kraje jeszcze, gdzie można normalnie te hobby uprawiać, gdzie można się cieszyć ze znalezisk, gdzie można jakoś tą historię no, budować, w sensie dodawać coś dodatniego do tej historii kraju, a są kraje takie jak na przykład Polska, gdzie
gdzie ciężko, gdzie pod górkę ciągle. No to jest właśnie podejście do człowieka również, w ten sposób się objawia. Do wolności człowieka, do traktowania ludzi w danym kraju. Można łatwo zrozumieć, gdzie jest większy zamordyzm, a gdzie większa wolność. Gdybym zrobił zdjęcie, to zatytułowałbym je tak. Dwa borsuki, największe na polu, i owieczki. O, tych dwóch gości dzisiaj wyciągnęło najlepsze fanty. O, tam ostra gestykulacja idzie. Tak. Polacy górą.